Witam, mówi Urko Ziplon. Jest godzina 16:55, 13 lipiec 2021. Dzisiaj nowy sprzęt. No już jest z 2 tygodnie. Teraz już jest przesiadka na poważniejszy, nie 125. Kymco Exciting S400. 400 pojemność, 36 koni. Tutaj napis Exciting S. To już jest wersja 2021 z kontrolą trakcji, tak zwany TCS, Traction Control System. Jak widzicie, dwie tarcze hamulcowe z przodu, chłodnica. Tutaj jest dalej płyn w tym jasnym, białym. No i on z przodu wygląda tak agresywnie. Szyba jest wysuwana jeden ruch do góry, teraz jest obniżona. Tutaj regulacja do czterech pozycji klamki hamulca. Mam na trzy. Tam zaraz pokażę dalej. Stopki na drugą osobę. Na nogi jest wystarczająco miejsca, to się tak zdaje, że to jest tak wąsko, a to wcale nie jest. Normalnie noga jest normalnie. Siedzenie jest otwierane. Jedna część, nie dwie części, tylko tutaj. Tam jest jeszcze podświetlająca lampka. Podświetla, to jest w bagażniku. Tu jest czujnik tego światła. Tutaj akumulator, pod tym i bezpieczniki. I wtyczka do komputera tam się znajduje, jak się tylko tą pokrywę zdejmie. Tu jest na takim teleskopie siedzenie. No, TCS ma, bo już jest tutaj ten guzik do włączania. Tu kierunkowskazy, światła długie i krótkie, i te światła takie postojowe, to znaczy na nich się jeździ. Na liczniku jest, tu są ten system niby system nudu. No, przykręcę kluczyk. Takie tu jasno. To jest ten system. Przełącza się, można zegarek mieć. I te mapy, tylko to trzeba tam się łączyć, wgrywać do telefonu. Tutaj ODE to są wszystkie kilometry, 12,8V teraz. W drugą stronę trip A, trip B, olej. Na górze jest ile benzyny, koło tego chłodzenie, ile jest, dwie kreski. No i trzeba odpalić. TCS, jak włączę tym guzikiem, to zrobi się, przytrzymać trzeba, to już na zielono, żeby działa system TCS. ABS zgaśnie, jak się ruszy. 827 km wszystkich. No, słychać to nie wiem, jak to będzie słychać. Oświetlenie takie z tyłu. Z przodu na tych światłach się jeździ w dzień. Na tych dolnych. Jeszcze awaryjne można włączyć tutaj, gdzie się odpala. W drugą stronę. To są awaryjne. I z tyłu taką widać.
dźwiękowskazy mają ten dźwięk. No i tutaj jest to zamykanie jest kierownicy. Jak się zamknie, to już się nie otworzy tych schowków. Jak się kierownicę zamknie, teraz się da. Teraz zgaszę, bo nie będzie mnie słychać. Zawsze taki licznik. Taki licznik tutaj benzyna. Na kluczyk zamykana. Euro 5 już ma normę. No i co tutaj więcej? Idzie jak burza, można samochody wyprzedzać. Ja chwilę to jechałem 130, ale idzie ponoć 150. No to już jest inna klasa, to nie 125, to już tutaj no 36 koni. Tu tabliczka znamionowa 24,9 kW. W kilowatach podane. Olej się spuszcza tutaj na tym. Tu jest śruba. Tu jest śruba. Ta do spuszczania oleju. Potem trzeba odkręcić tą śrubę. Tu jest filtr oleju. Tu się filtr wyjmuje. Potem z drugiej strony trzeba odkręcić tą śrubę. Tam. Tu sitko takie, jak normalnie w 125, takie wyjmuje się sitko. Trzeba by małymi klapsęgami, potem trzeba oczyścić. No i tutaj się wlewa olej. A olej przekładniowy też jest bardzo łatwo. Ja będę wymieniał po 1000 te wszystkie oleje. Tu jest wlew oleju przekładniowego. A tam jest spuszczenie. Tu. Zresztą w instrukcji wszystko jest. Bardzo łatwo. No do świecy, żeby się dostać, to trzeba kibel zdejmować. Nie ma innego dojścia. Świeca po 10 tysiącach kilometrów. Także na razie to mnie nie obchodzi świeca, tylko oleje po 1000 i będzie dotarty, bo po 1000 jest dotarty. Teleskopy takie regulowane, tutaj jak tam klucz dali, tutaj można regulować. No ja nie regulowałem. Wydaje mi się, że jest dobrze. Stopka boczna gasi silnik. Też, jak się ją otworzy, to gasi. Waga 213 kg, nie wiem, czy chyba bez paliwa. Lusterka regulowane w środku. Tutaj, tym się rusza. Tu się na stałe ustawia pozycja, a tym się reguluje. Bardzo ciężko chodzę, nie otwierają się same. Tutaj musiałem zatrzymać, bo samochód przejeżdża. Tutaj się szyba podnosi. To się bierze w tą stronę do góry i się łapie szybę od dołu i ona wychodzi. Nie zrobię tego, bo jedną ręką nie ten. Szyba chroni przed wiatrem, nie ma takiego silnego wiatru. Czuje się wiatr, ale już centralnie w głowę nie leci, ale wiatr się ma między. Tak się siedzi tutaj. Siedzenie na 200 km można jechać. Później to już zależy, kto ma jaki tyłek. No moim to już mnie tu boli, jak 200 na raz jechać. Tu jest jeszcze hamulec postojowy. No, tu się go zaciąga. Zresztą on się kontrolka zapali. Jak go włączę, zaraz gasną. A i teraz zaciągam hamulec postojowy. No, tu się zapaliło. Czerwone. A teraz wyłączam. Hamulec postojowy jest tutaj. Cały ten mechanizm hamulca postojowego. Jest z tyłu jedna tarcza, zacisk dwutłoczkowy chyba, nie wiem. Bardzo dobra jakość wykonania. No a z przodu to są właśnie dwie tarcze. Jedna tarcza z tej strony, jedna tarcza z tej strony. No, to chyba wszystko.
stabilnie się jedzie, nie tak jak na takich 120 skrętach, bardzo stabilność. Waga robi swoje, ale jest stabilność. Tutaj wyłączniki do tych przełączeń na liczniku funkcji. No myślę, że będzie działał. Wydech też porządny. No 400 pojemność. To nie 1000, ale nie 125. Jeszcze z daleka pokażę. Ja mam wzrost 183 cm, to idealnie się siedzi na tej wysokości. Pozdrawiam, mówi Urko Ziplon. Lewa w górę!